Marcel Nowek, piosenkarz i aktor, którego można było oglądać w produkcjach takich jak Czterej Pancerni i Pies, czy Polskie Drogi, zmarł 13 września 2023 roku. Artysta miał 91 lat. Marcel Nowek był artystą belgijskiego pochodzenia, od 1946 roku mieszkał w Polsce. Wykonywał piosenki francuskie i poezję śpiewaną. Występował w zespołach estradowych Lublina, Katowic i Warszawy. Brał udział w licznych koncertach i recitalach, współpracował z Teatrem Żydowskim w Warszawie. W drugiej połowie lat 60. zaczął pojawiać się w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Debiutował w 1967 roku w filmie Paryż-Warszawa bez wizy. W kolejnych latach pojawił się w wielu kultowych produkcjach, widzowie mogli go zobaczyć w Do przerwy 01, Pan Władzio, Czterech Pancernych i Psie, Francuz, Polskich Drogach i Starej Baśni, Krzesimir. Kolejnym ważnym etapem w karierze Marcela Noweka było wydanie na kasecie pieśni Jana z Czarnolasu. Marcel Nowek był zapalonym żeglarzem, miłośnikiem kotów i książek Joanny Chmielewskiej. O jego śmierci poinformował Związek Artystów Scen Polskich. Z przykrością informujemy, że odszedł Marcel Nowek, piosenkarz, aktor. Występował w zespołach estradowych Lublina, Katowic i Warszawy, brał udział w licznych koncertach i recitalach, współpracował z Teatrem Żydowskim w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Starych Powązkach.